Jakie pokoje lampa przypala, nocne ćmy, zapada noc, a ja się boję, że ktoś mi skradnie moje ty. Zapada nagle noc rozstrojem, komuś na pewno bije dzwon. Zapada noc, a ja się boję tych ścieżek, które kryje dłoń. Który się boi, no, powstał gdzieś w mojej głowie, zaczął się rodzić, kiedy zaczęły powstawać teksty, które umieściłam w tym projekcie, czyli teksty o lęku, o strachu, teksty, które w których rozgryzałam ten temat. Boję się rachunków, boję telefonów i czajnika z gwizdkiem w twoim własnym domu. Boję się też zimy, boję się jesieni, że wszystko się zmieni, że nic się nie zmieni, że wszystko się zmieni. Boję się ciszy, oswoić lęk, którego jestem świadoma tym projektem. No i właśnie. No tak jak mówiłam, powiedziałam, babciu, zamierzam tą piosenką, to był punkt wyjściowy, tą piosenką oswoić ten lęk. Teraz już się nie będę bała, nieprawda oczywiście, ale myślę, że tu jest jakieś oczyszczenie. Straszne, tak się rozejść, kierunki dwa, raz chodzi śmiechę, zostań się, połowę serca sobie zachować, tylko ćwierć cię diabłu dajesz na ogarek, aby pamiętał o nas i wyrywasz ci o z kalendarza wszystkie dotychczasowo. Kłopotem, że nie jestem terroryzowana przez żadnego menadżera, żadnego producenta, żadnego szefa, żadnego dyrektora. Sama nim jestem dla siebie i robię, co chcę. Także jako autor tekstów mogę nagle dojść do wniosku, że teraz chciałabym, żeby moje teksty zostały zaaranżowane w kompletnie inny sposób, i że ja chcę się zanurzyć w czymś kompletnie innym. I taką decyzję podjęłam. I skutkiem tego mamy projekt Człowiek, który się... Wszystko gra.
była koncepcja w ogóle, że robimy to z użyciem elektroniki. To nie, znaczy, nie można powiedzieć, że przeszkadza, no jest to bardziej wymagające ze względu takich technicznych, no bo trzeba ogarnąć wszystkie te, za przeproszeniem, pedały, które trzeba wcisnąć w odpowiednim momencie i w odpowiednim momencie wycisnąć, ale bez tego byśmy tego nie zagrali tak, to znaczy wtedy byłoby, był to by zupełnie inny projekt, no bo tutaj ja robię, nakładam na siebie różne ścieżki, modyfikuję te brzmienia i tak dalej. Papierosy Rylanium powstawała rok albo dwa lata. Przyszedł mi refren, który skądinąd nie jest skomplikowany. Kawa, kawa, papierosy, kawa, 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 Rylanium. Pomyślałam sobie, no, ten refren to jest coś. Wiele osób się w tym odnajdzie, siłą rzeczy. No, przyjemne, proste, prawdziwe. Okej, okay. A co ze zwrotkami? Papierosy, kawa, kawa, kawa. Papierosy, kawa, kawa, kawa. Papierosy, kawa, kawa, kawa. Bo te zwrotki nie przychodziły. Po prostu nie było zwrotek. Był cudowny refren i zero reszty. I minął rok i te zwrotki, jakby mi ktoś je do głowy włożył, przyszły ciurkiem po prostu. Jedna, po drugiej, po trzeciej, po czwartej, po piątej. Nawet chyba więcej było niż śpiewam. Bo ja chyba śpiewam 5, a chyba było 7. No i nagle przyszły wszystkie naraz po prostu. Wybrały sobie, żeby przyjść rok później. I przyszły rok później. I'm very well, thank you. Bardzo już chciałam, żeby móc wystąpić z tym projektem. No, trochę to potrwało. Okazało się też, że piosenki z moich poprzednich projektów, niektóre pasują do tego nowego, ponieważ gdzieś tworzą tę atmosferę niepokoju, zaglądania do podświadomości, strachu, różnych kolorów strachu, bo myślę, że ten projekt
pokazuje różne kolory strachu.